witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was, jak pewnie widzicie po tytule, z filmem, który nazywa się Zbiór, organizacja i generalnie moje kosmetyki. Niektórzy to nazywają kolekcją, ja nie za bardzo lubię tego określenia w odniesieniu do kosmetyków, ale to jest pewnie taka kalka z angielskich kanałów. I ja od początku... coś mi się tutaj... klei do twarzy i spędzi. Ja od początku swojego kanału średnio co roku nagrywałam taki film i możecie zobaczyć, one wszystkie nadal są dostępne na moim kanale, więc możecie zobaczyć, jak wyglądało to 5, 4, 3 i 2 lata temu, tak mi się wydaje mniej więcej. Możecie zobaczyć, jak moja kolekcja zdecydowanie się zmniejszała. Jeżeli chodzi o poprzednie filmy, to najpierw w poprzednim mieszkaniu chyba były 2 czy 3 filmy i tutaj w tym był 2 lata temu i w zeszłym roku, i 2 lata temu miałam jeszcze makijaż, trzymałam w łazience, potem się wyniosłam tutaj do tego biurka, przy którym nagrywam, i tak też zostało w tym roku. Więc jeżeli chodzi o umiejscowienie makijażu, to tutaj się wiele nie zmieniło. Mam jeszcze tutaj szafkę pod biurkiem, którą dodałam w zeszłym roku kalendarzowym, ale którą dodałam niedawno, nie było jej w poprzednim filmie. No i pokażę Wam pokażę Wam jak wyglądają moje kosmetyki. W sumie to nie oglądałam tego poprzedniego filmu, więc muszę sobie zaraz porównać, czy dużo się zmieniło. Staram się, żeby ta ilość była jak najmniejsza i staram się jakoś nie gromadzić tych kosmetyków. Staram się bardzo dużo rzeczy oddawać i nie chcę, naprawdę nie chcę po prostu mieć, wiecie, szuflad pełnych makijażu. I tak to, co mam, to uważam, że tego jest dużo, no ale wiadomo, też na potrzeby YouTube'a i robienia filmów mam tych kosmetyków więcej. Jeżeli o mnie chodzi, jeżeli ja bym miała nagrywać filmy, to ja bym nagrywała w kółko tymi samymi kosmetykami, które ja lubię, i w kółko się maluję tym samym, no ale wiadomo, że Wam się często też nudzi i chcecie oglądać różne nowości, różne inne rzeczy, więc na potrzeby filmów po prostu tych kosmetyków jest więcej niż, nie wiem, jeden róż, jeden podkład. Tak, ale staram się, wiecie, staram się to, żeby to się jakoś nie rozrastało, i tak jak mówię, bardzo dużo rzeczy po prostu oddaję. Dobra, już nie będę dłużej gadać, tylko pokażę Wam moje kosmetyki. Okej, więc tak wygląda moje biurko i to jest prawdziwe, żywe biurko, to nie jest jakoś, wiecie, poukładane na potrzeby filmu, czy tak to wygląda. Tutaj w tym miejscu się maluję, w tym miejscu też nagrywam filmy i tutaj wszystko mam pod ręką. I to, co na pewno się zmieniło od zeszłego roku, to na pewno ilość pędzli, na pewno mam więcej pędzli, uwielbiam pędzle. Muszę tutaj z nimi zrobić porządek, bo mam pomieszane czyste z brudnymi. Generalnie niedługo w weekend, zawsze myję pędzle w weekend, więc w weekend będzie czas mycia pędzli. Na pewno pędzli mam więcej. Tak, ale z tego powodu jestem bardzo zadowolona, bo nie muszę ich aż tak często myć. I akurat uważam, że pędzle to super. Rozrosła mi się ta kolekcja znacząco, ale też bardzo mi to pomogło w makijażu. Tutaj mam 3 kubki. Jeden to jest taki wielki kubek z Juraty. Hel, wiadomo. Tutaj jest kubek YouTube'owy. I generalnie było założenie takie, że... A tutaj jest... To jakaś marka mi przysłała, Shush. A, to była Luxia. Kiedyś dawno temu, więc założenie było takie, żeby przekładać brudne pędzle do drugiego kubka. Ale to się nigdy nie sprawdziło, więc... Pomińmy to. Tutaj jest słoń, którego dostałam od mamy Tomka i którego Tomek nagrywał na Snapchacie. To było chory słoń. Zimno słoniu. I potem co było, nie pamiętam. Zły słoń czy coś. W każdym razie nie pytajcie mnie, nie wiem co to jest. To jest po prostu słoń, który zmienia kolory, jak się go włączy, no ale jest uroczy, więc stoi i pasuje mi. Tutaj jest biały,
sobie stoi ze mną, stoi na biurku. Tam jeszcze mam klaps filmowy i wieżę Eiffla, którą przywiozłam z Paryża. Lubię tutaj mieć różne takie rzeczy, które mi się miło kojarzą, co zaraz zobaczycie. I tutaj jest taki mały organizer z Too Faced. Oni mi go przysłali chyba jakoś w okolicach gwiazdki. I tutaj trzymam wszystko, czego używam na co dzień. To jest taki makijaż, gdyby teraz ktoś mi powiedział, że mam, nie wiem, szybko się spakować i gdzieś wyjechać i zabrać make-up ze sobą, to bym przesypała wszystko do kosmetyczki i pewnie i tak bym miała tutaj za dużo rzeczy, bo niektóre produkty się powtarzają. W każdym razie, jakbym to wszystko przesypała do kosmetyczki, to niczego by mi nie zabrakło. No i tak, tutaj mamy dwa te primery Urban Decay i Smashbox, które były w moim filmie o tym, jak nakładać podkład. Tam całą rutynę Wam pokazałam. Tu jest Marc Jacobs, który mieszam, a właściwie nakładam pod Born This Way Too Faced i on jest w kolorze Ivory. Czy ta kamera nam to pokaże? I słuchajcie, pytacie mnie, bo podobno tego odcienia nie ma w Sephorze. I czy on jest żółty, czy on jest ciemny? Słuchajcie, cała ta gama jest żółta. Nieważne jaki, nie chodzi o to, czy kolor jest za ciemny, za jasny. One są wszystkie bardzo, bardzo żółte, więc jeżeli nie lubicie bardzo takich znacząco żółtych podkładów, to nie kupujcie, bo nie będziecie zadowolone. Cała gama jest naprawdę bardzo żółta. Co tu mamy jeszcze? Tu mam korektor pod oczy Healthy Mix, który ostatnio bardzo polubiłam. Standardowy ulubieniec to jest ten Instant Anti-Age Effect z Maybelline. Ja mam go w kolorze 03 Fair. Co tutaj jeszcze? Tu jest już taki wytarty ten żel do brwi w kolorze Fairest z iHeart Makeup. Kredki, której zawsze używam, to jest ta Maybelline Brow Satin. Ona też się już wytarła w kolorze Dark Blonde. Tutaj mam... Używam tylko tej części na dolną linię, znaczy na linię wodną. To jest burżuła, taka kredka dwustronna. I coś, czym ostatnio sobie robię cały czas kreski, to jest Urban Decay 24/7 w kolorze Perversion. Dwie maskary, które mieszam. Szybko przelecę, bo już na pewno wszystko to widzieliście. Better Than Sex z Too Faced. I gdzieś jeszcze mam, a tutaj tą miniaturkę Bad Girl Lash z Benefitu. Tutaj mam tak, dwa pudry z Catrice i taki color correcting Cindy Lou, Mary Lou, Down Boy i tu jeszcze mam miniaturkę WhatsApp z Benefitu. Aha, i tutaj jeszcze bronzer Fit Me z Maybelline w kolorze 100. No i to jest taki mniej więcej mój... Może nie to, że niezbędnik, bo niezbędnik to jeszcze by się ograniczył do mniejszej ilości produktów, no ale rzeczy, które powiedzmy używam najczęściej. Tu jeszcze jest Beauty Blender, który jest brudny, bo się malowałam nim do tego filmu. No i tutaj mam klawiaturę i słuchajcie, niestety jak ja się maluję, to zawsze sobie tutaj oglądam. Włączam sobie coś na komputerze. Albo jak nagrywam dla Was filmy i robię swatche, to niestety dotykam wszystkiego i po prostu ja tutaj non-stop zawsze mam gdzieś w pobliżu płyn do czyszczenia i papierowe ręczniki, bo wszystko jest w make-upie, ale to jest po prostu chyba wszystkie youtuberki tak mają, tak mi się wydaje, że po prostu wszystko, no wiadomo, gdzieś tam dotykam najpierw podkładu, pudru i później wszystko tutaj jest brudne. Tutaj mam... podkładkę pod myszkę z Nowego Jorku, która właśnie też oberwała jakąś pomadką. Już nie pamiętam, co się stało, no ale w każdym razie to akurat się nie chce doczyścić i to dostałam od łobuzów, jak byli w zeszłym roku chyba w podróży w Nowym Jorku, to dostałam od nich w prezencie. Co tutaj? Tu jeszcze, tu leży mój mikrofon, który czeka na wymianę baterii. Tutaj mam też trochę zapasowych baterii, to jest taki... ta miseczka z ptaszkiem, o tu jest czytnik kart i zapasowa bateria do aparatu i tu jest krem Aven Anti Rougeur 4. Czasami jak siedzę przy komputerze i moja skóra jest jakaś taka wyschnięta czy podrażniona, oczywiście bez makijażu, to tylko nakładam fajny krem. No i tutaj, o z tyłu widzicie, co to jest?
prawdziwe, prawdziwe życie bajszusz. Z tyłu się suszy pościel, a tutaj mam te szufladki. Często mnie pytacie, one są z Muji. Ja je kupiłam w Warszawie. Muji jest obok Witkaca, nie pamiętam jak się nazywa ta ulica, ale też jest strona internetowa, to się pisze Muji. I też można zamawiać, mają sklep internetowy. I to kupujecie po prostu 3 sety podwójnych szufladek. Ale tego jest pełno w necie. Ja wam tylko mówię, co ja mam, bo często mnie pytacie. No i tutaj u góry jest drugi taki talerzyk z ptaszkami i tutaj zawsze mam podłączoną tą ładowarkę. I tu się ładuje iWatch. Tutaj mam serduszko, w którym dostałam pierścionek. I perfumy, które najczęściej używam, to jest ostatnio L'Occitane. To jest ta wersja limitowana. No i oczywiście Lady Million, o której słyszeliście na pewno. Tutaj mam jeszcze właśnie do wycierania rąk i wiecie, jak robię różne swatche i albo nakładam coś na rękę, to żeby potem nie ubrudzić wszystkiego, to tutaj mam takie chusteczki nawilżane z Biedronki. Chusteczki jak chusteczki, fajne jest to opakowanie. O tyle, że one tak nie wysychają, ale zawsze tutaj coś wystaje i ta pierwsza i tak jest do wyrzucenia, więc... No ale te inne mi szybciej słabo się zamyka. Więc wiecie, fajne pod tym względem, że te w środku, które się wyciąga, nie są wyschnięte, ale tutaj też, jeżeli znacie jakieś dobre, w sensie opakowania sensownego, to napiszcie pod spodem. No i tak, zaczniemy może od dołu. I pierwsza szuflada to jest tak, po tej stronie mamy zbiór wszystkich tych miniaturek Benefitu, które wyciągnęłam z kalendarza adwentowego w trakcie Vlogmas, na pewno to widzieliście. I tutaj część rzeczy jeszcze nie jest otwartych, a ten kolorowy make-up, no tutaj maskary nie używam tego, to sobie czeka po prostu na podróż albo na jakieś, nie wiem, na czas testowania. Tutaj mam jeszcze kredkę z marka Jacobsa. To jest taki cień w kremie. Nie baza, nie coś. To jest taki cień, który jest w kredce, jest kremowy, ale nakładamy go samego na powiekę. Nie chcę się sfokusować ten mały aparat na to. Tutaj mam dwie te pomadki z Too Faced Melted, za którymi nie do końca przepadam. Znaczy kolory mi nie do końca pasują. Jakby to jest taka, to jest szuflada powiedzmy takich droższych powiedzmy. To jest generalnie szuflada MAC, Too Faced i Benefit. I tutaj jeden Marc Jacobs sobie żyje. No i tutaj mamy z MAC-a, tu mamy Pro Longwear Concealer, Soft and Gentle, Well Dressed, tu jest taki cień. Pojedynczy, mój jeden, jedyny pojedynczy cień w kolorze Natural Flirt. Jeden cień pojedynczy z Urban Decay, to jest, jak to się nazywa, Beware. Paint Pot, Soft Ochre, Black Track Fluid Line i Studio Fix, nie, Studio Finish Concealer z MAC-a. Więc to jest taka szufladka, tak, pierwsza. Druga szufladka to są pomadki. No i tak, tu mamy Bourjois, te trwałe pomadki. Tu mamy L'Oreal, jak one się nazywają, Color Rich i tutaj część z nich ma wygrawerowany szusz, nie wszystkie, bo część kupiłam. Czekajcie, jeszcze ta. O, i ta. Te dostałam od L'Oreala. Co jeszcze? Dwie pomadki MAC, tutaj jest Russian Red i Hue. Kate w kolorze 16 Rimmel i Airy Fairy, takie klasyki YouTube'owe. Tutaj mam dwie pomadki z Maybelline, dwie z Bourjois i tutaj mam pomadkę z Burberry, która bardzo ładne ma opakowanie. To jest Anti-Crows i taką malutką miniaturkę, to jest Military Red, bardzo ładny kolor. I jeden tutaj błyszczyk sobie mieszka, to jest Mary Kay. Kolorze Coral Rose. I potem mamy taką randomową szufladkę. I tutaj mamy tak rzęsy, to jest Ardell, Demi Wispies i rzęsy, które były w kalendarzu Tiny Bear.
I tutaj mam takie naklejki z Essie na paznokcie, które czekają na swój moment. Jakoś nie mogę się zebrać, żeby coś z nimi robić. Tutaj są do zalotki zapasowe gumki i trzy temperówki. Jedna to jest Golden Rose, która ma fajną tą grubą dziurkę. I moja ulubiona z Rimmela temperówka i ta, która jest beznadziejna, ale sobie tutaj mieszka. Jakieś dwie miniaturki perfum, to jest chyba Burberry. No i tu jest szufladka, produkty do ust, kredki, konturówki. Tak, wszystko co jest długie jest właśnie kredką albo konturówką albo czymś takim, to mieszka tutaj, plus parę próbek perfum, plus beznadziejna pinceta. I tutaj mamy brwi, żele do brwi z Maybelline, dwie kredki z Max Factora, korektor z Rimmela, jeden cień z Urban Decay, to jest Chopper, o ile się nie mylę. Tak, to jest Chopper, który mam w paletce Naked, więc on sobie tutaj leży. Pigment Stani Bear, kamuflaż z Catrice, ten Clay Duo, Make Up Revolution. Tutaj mamy co? Dwie zapasowe wersje korektora tego Maybelline. I jeżeli chodzi o podkłady, to mam tak, Bourjois CC Cream, dwa odcienie Rimmela, baza z Rimmela, Healthy Mix w kolorze chyba 53, tak, mój letni kolor, i Catrice All Matte Plus. I to jest wszystko, nie wszystko, jeszcze tu będzie zaraz jedna szuflada. I tak wygląda, to jest wszystko co mam. I tutaj jeszcze mam właśnie szafkę i tu są takie rzeczy, których używam rzadziej. Może nie, tutaj też mieszkają palety, które mi się tam nie mieszczą. I tu są dwie palety z Too Faced Chocolate Bar, jedynka i dwójka, i Naked 2. Tam jest Boudoir Eyes. No i tutaj mam ten krem BB Brightening Balm, którego używam zazwyczaj na wyjazdy po prostu. Albo latem, albo na jakieś narty, albo coś takiego. On ma ten SPF 30. I jak chcę taki delikatniejszy makijaż, to używam tego. Tutaj mam Maybelline. Ten podkład w kompakcie, jak widzicie, jeszcze nie otwarty. Muszę nagrać test. Tutaj jest ciemniejszy kolor tego Born This Way. To jest porcelana. I to będę jej używać latem. I tutaj są, tu jest moja ta gąbka, którą bardzo lubię. Tu jest nowa, taka mniejsza ta gąbka. O, tu jest z Urban Decay. Właśnie z tego zestawu mam tą kredkę i jeszcze tutaj jest maskara, czeka na przetestowanie, penseta, krople do oczu, gumka, zalotka, nitka dentystyczna, baza, tutaj jest ten puder z Alverde i to jest lusterko Tiny Bear z kalendarza, więc takie, wiecie, randomowe rzeczy. No i tutaj mam szufladę takich produktów, których faktycznie używam rzadko, ale nadal używam. Nie są jeszcze kwalifikowane do odejścia, w sensie do tego, żebym je komuś oddała. I tutaj mam różne kolory tatu z Maybelline, różne pojedyncze cienie z Bourjois. Tu nawet nie mogę wysunąć tego dalej. Tam mam palety z Make Up Revolution, dwie te paletki z Catrice. Tu jest Too Faced, ta paleta do konturowania, z którą raz się lubię, raz nie, ale nie to, że jej rzadko używam, ale po prostu ona tutaj mieszka, bo też jest duża i nigdzie się nie mieści. No i tutaj mam z Bicora trzy palety, tutaj jest Sleek, to są pomadki. Tu mam taki kabuki fajny, składany też z Bicora pędzelek, który czasami do torebki zabieram. Tu jest jakiś róż w kremie z Bourjois. I tutaj są różne pudry, to jest Pupa, tu jest ten taki jasny, brązujący z NYC, Healthy Balance, i to są pudry w różnych, widzę co, kolorach, na różne pory roku generalnie. Affiniton, Catrice, i tutaj są też bronzery, tu jest ten Bourjois, Bahama Mama, która jest dla mnie za ciemna tylko latem, jak jestem bardzo opalona. Nawet nie to, że za ciemna, ale
ten odcień nie współgra z moją cerą, póki nie jestem bardzo opalona. Fit Me Rouge, moja pierwsza paletka z Maka, jedyna, którą kupiłam. Druga, którą kiedyś dostałam w jakimś goodie bag na pokazie mody. Ale więcej i tamten jeden cień z Maka, który wam pokazywałam. Tak, no i to by było na tyle. No i to już wszystko, jeżeli chodzi o mój zbiór kosmetyków. Pokazałam wam wszystko. Dajcie kciuka, jeżeli lubicie takie filmy. Będzie mi bardzo miło, zawsze się cieszę, kiedy lajkujecie i widzę, że wam się podobało. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie założyłyście konta. A wiem, że jest dużo takich oglądających osób, będzie mi również bardzo miło. No i tak, ja już uciekam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, buziaki.